kilkuset specjalistów ginekologii z Polski i Europy, nowoczesny sprzęt i aż 16 operacji jednego dnia przeprowadzanych w sposób bezinwazyjny dla pacjentek. W tej chwili poszukujemy mięśniaka podśluzówkowego, który wydawał się, że jest łatwo dostępny w ultrasonografii. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach tak rozpoczął się dziś pierwszy w Polsce Kongres Ginekologii Operacyjnej. Ten sam zakres operatywy co zawsze, tylko kompletnie bez blizn, czyli dla samej pacjentki to efekt kosmetyczny, brak bólu, bardzo szybkie uruchomienie, bo większość z tych pacjentek, o których opowiadamy sobie dzisiaj, wychodzi z naszego ośrodka w pierwszej dobie pooperacyjnej. Podczas trwającej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym konferencji transmitowano na żywo prosto ze Szpitala Zakonu Bonifratrów odbywające się na salach operacyjnych zabiegi. Na pierwszy dzień rozpoczynający kongres zaplanowano przeprowadzenie histeroskopii polipów i mięśniaków, czyli ich endoskopowego usunięcia. Jest przeprowadzana przez naturalne otwory ciała, mianowicie przez ujście kanału szyjki. Przez kanał szyjki wprowadzamy instrument endoskopowy, dzięki któremu możemy uwidocznić zmianę, która jest we wnętrzu macicy, i przy użyciu prądu elektrycznego, elektrod, czy czasem stosujemy energię mechaniczną, a czasem stosujemy też energię laserową, możemy usunąć takiego mięśniaka. Innym zabiegiem pokazowym, który mogli obserwować dziś naukowcy z wielu stron świata, była histerektomia waginalna, czyli usunięcie macicy na drodze pochwowej. Jest to taki szczyt, jeżeli chodzi o małą inwazyjność, dlatego że operacja jest przeprowadzona przez naturalny otwór ciała. Pacjentka na tym bardzo korzysta, bowiem jest w stanie już na drugi dzień wyjść do domu. Przy tradycyjnej operacji brzusznej jest to praktycznie niemożliwe. Okres dochodzenia takiej pacjentki jest wielotygodniowy. Statystyki mówią, że niestety ta operacja nadal jest niszowa. A chodzi właśnie o to, by podczas Kongresu Ginekologii Operacyjnej na tyle pobudzić świadomość społeczną, by niszowe zabiegi stały się wiodącymi w leczeniu schorzeń ginekologicznych. Skorzystać mogą na tym kobiety potencjalne pacjentki, bo na przykład w Polsce wykonuje się rocznie około 30 000 operacji usunięcia macicy z przyczyn nieonkologicznych.